21 marca jest Światowym Dniem Osób z Zespołem Downa. Datę wybrano nieprzypadkowo. O chorobie decyduje nieprawidłowość w 21 chromosomie. To także pierwszy dzień wiosny. Dla uczczenia tych dwóch okazji do Urzędu Miasta w Śmiglu przyjechali uczestnicy warsztatów terapii zajęciowych z Kościana z własnoręcznie wykonanymi kwiatami. Naszym telewidzom są znani z wielu materiałów, także tych przedświątecznych, w których pokazujemy, jakimi utalentowanymi są ludźmi. Warsztaty terapii zajęciowych działają przy Stowarzyszeniu Światło Nadziei. Przypominamy, że można na nie przeznaczyć 1% podatku. Te pieniądze pomogą w działalności stowarzyszenia, które umożliwia normalne życie osobom niepełnosprawnym. Podajemy numer KRS, który należy wpisać na rocznym zeznaniu podatkowym.